myślisz, że można się zgubić. Chyba jesteśmy. Tutaj, żebyście się dobrze bawili. Jeszcze! Pomijaj! Witam was serdecznie z kolejnego odcinka. Jak to mówią, nie samymi dwoma kołami człowiek żyje, więc dzisiaj coś zupełnie innego. Mianowicie jesteśmy w Niepołomicach na Wośpie. 30. finał Wośpu, offroadowo, także dzisiaj będziemy się ciorać w błocie. W zeszłym roku było troszeczkę bardziej kulturalnie. Dzisiaj chyba będzie bardziej hardkorowo. Także widzicie, fury już podjeżdżają. Roztopy zrobiły swoje, będzie trochę błota. Także będziemy się też zmagać z mocnym wiatrem, bo dzisiaj niż Nadia przetacza się przez całą Polskę. Przewidywane są jakieś nawet burze, wyładowania atmosferyczne, więc może być naprawdę ciężko. Mam nadzieję tylko, że te mikrofony, które zainstalowałem dzisiaj, że dadzą radę i będzie mnie dobrze słychać. Także idziemy obklejać samochody i widzimy się na trasie. Pucuj, pucuj. Chcesz pastę tempo? Mógłby zajść troszkę rysek. Teraz można powiedzieć, że jesteś kozak. Wy chyba w tym niepołomnym jedziecie, nie? Kozaku. Kozaku? Kurde, taką furą? Kozaku. Zobaczymy, co się będzie działo. Pierwszy wyjazd, o tym samochodem. Aha, pierwszy wyjazd? W tym samochodzie. Samochodem w ogóle pierwszy raz w rajdzie bierzemy udział. Tym samochodem. A to jak to się stało, że macie taki samochód? Po prostu mamy Jeepa XJ. Aha. Szkoda go było ciorać, to stwierdziliśmy, że kupimy coś takiego do zabawy. Co, co to jest za baza w ogóle? Witara. 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 Wszystko Witara. Wszystko Witara. No to super, no to powodzenia życzę. Dziękuję. Przyda się na pewno. No. Jak tam panowie? Zimno, wieje, ale do przodu, nie ma się co przejmować. Widzę, że trytytki robią robotę niesamowitą. Jak to mój 9-letni syn mówi, że nawet NASA w kosmos nie lata bez trytytek. Trzeba od maleńkości przyzwyczajać do takich tematów. Że ktoś Nobla nie dostał za te trytytki, to naprawdę. Tutaj jest start i idźcie sobie. Kozak tędy. Jak tam chłopaki? Fantastycznie. Fantastycznie? Pogoda jest dobra, nie? Pogoda jest dobra. Czym przyjechaliście? Proszę? Czym przyjechaliście? Jeepem XJ-tem. XJ-tem. Z jakim silnikiem? 4.0. Benzyna? Oczywiście. To się będzie. Plus podtlenek. Ale w Kozaku jedziecie? Tak, w Kozaku. A, no to fajnie, to się spotkamy. Super. To super, super. Zawsze możemy zrobić jakiś sabotaż. Tu dajmy, że jest z górki niby, a nie pod górkę. Co zrobił, że cię dupnęło Flera? Co? Tutaj, żebyście się dobrze bawili. No, to dlatego... Na pochybel! Ale pogody nie wymodliłeś, no? No niestety. Kurde. Jak Brodka, zamówiłem pogodę na ten dzień, a i tak znów padał deszcz. No tutaj pan koparkowy miał co robić. Tam trochę łagodniej. Złapię perspektywę. Tam troszkę łagodniej, tu troszkę stromiej. Mamy pierwszych zawodników na trasie. Sprawdzają. O! I Suzuki Witar. A, Witar. No to Witarka bez problemu. Chyba. Może da radę, zobaczmy co jest tam. Myślę, że gorzej już nie będzie. Będzie tylko lepiej.
pięknie jest. Można, jak będzie wiatr w plecy, to będzie ok. dzień dobry, Dario Pirat z tej strony. Trasa przejechana, trasa do przejechania. Jest miękko, jest ślisko. Patrzeć, gdzie są paliki, ponieważ są pozrywane taśmy od dużego wiatru. Życzymy miłej zabawy. Bawcie się dobrze. Super, dzięki wielkie. Będziemy. Trzymaj się, na razie. Hej. Mamy też chłopaków na kładach. Cześć, hej. Skąd jesteście? A tutaj z gry, no, koło Wieliczki. Koło Wieliczki, tak? No to fajnie, będzie zabawa. Będzie zabawa, właściwie. Ale widzę, że chyba nie ma dużej frekwencji, jeśli 32? Chodzi o kłady. 32. Czy jeszcze nie dojechali chyba w takim razie? Nie, bo my startujemy później dużo. Później. Aha, to dlatego. Trochę błotko nam przeszkodziło, ale jakoś się dojechało. No właśnie widzieliśmy tam, że już na samym wjeździe się robią problemy małe. Nie, masakra, ale będzie fajnie. Jest. Ale później macie czym wyciągać, także. Nie. Odpalam, jeszcze, widzisz, jeszcze nie był używany, ale już brudny. Jeszcze nie był używany, już brudny, dokładnie. No spokojnie. Tak powiem, jak jeździcie gdzieś po lesie, to nie ma spokoju. Nie ma! Sarenki uciekają. Na tym tłumiku nie ma. Sarenki uciekają. No to fajnie. A jak te oponki się spisują w tej przyczepce? Dobrze, tylko jak jest śnieg i jak jest deszcz, to w ogóle się nie spisują. Aha. Jest jakaś amortyzacja tutaj w ogóle? Kiepsko, nie? Jak jeżdżę po samochody, to... Plus jest taki, że możesz zapieprzać 120 na godzinę. No bo jest nisko, nie? No bo jest nisko. A to bym sobie nie poradzili, aby nie 4 napędy w tym. A tu macie 4 na 4 tak, tutaj. No to bajera, to razie, bajera. Trzymajcie się, hej. Kurczę, jeszcze nie jeździliście, a już jesteście brudni? Tak. Czyżby problemy na dojeździe? Tak jest. Jednak patrol na samym tyle nie robił roboty. Mówili załogiem taki. Czy lawetę zobaczyć, jak wygląda. O, właśnie, to będzie dobry widok. No, ale powiem wam, że kawał lawety. To koparki wozicie tą lawetą, czy co? To jest de facto najmniejsza z mota, która wjeżdża na tą lawetę. Gwiazda jedzie z wami? Oczywiście. Widzę, że tutaj spodnie są też eleganckie. Nie, spodnie. A, tu jest jestem wszystko... w całym kombinezonie. A, ty też jesteś gwiazda. Tak, no to oczywiście. Super, gwiazdor. No to dobrze. Wy jedziecie w czym? Niepołomnym pewnie, nie? Tak, niepołomny. No to spoko. Tu masz szyldzik. A, Octan Team. Dokładnie. Proszę, dobrze. Byliście już przejść trasę? Wiesz co, jeden z naszych jeździ. Czy na żywca? Na żywca, no to spoko. Jedziemy na zabicie auta, więc. Aha. No to powodzenka w takim razie, powodzenka. Nie, dzięki, żeby nie zapytać. Cześć. A co tu się dzieje? Nie ma no, szybki serwis. Cześć. To słuchajcie, stoper włączony. Robimy nabór do F1, słuchajcie. Jeszcze się podszkoli i będzie. Przede wszystkim pomagamy, ale tu jest rywalizacja między nami w klubie. Nie, z Nowego Targu? Z Nowego Targu, Zakopane, tak? Zakopane Nowy Targ. No to rzeczywiście, na takich jechać stamtąd to... Bo na koła, na koła. Ci jechał. 3 metry śniegu tam jest, trzeba mówić. Tak? No. O kurde, no to grubo. Dzielimy łańcuchy, no. Ale tu chyba się nie przydadzą. Kramy nie widzę, żeby to pierwsza 15 i te samochody mogą się po odprawie powolutku przemieszczać w stronę mety. Tam zaraz wam pokażemy, jak się ustawicie w rzędzie, bo ta 15 później w momencie startu będzie startowało jedno auto za drugim. Więc inaczej rzecz ujmując, ta 15 musi tam być cała w komplecie, żebyśmy wystartowali. Będziemy czekać, dopóki nie zbierze się ta 15, więc po odprawie 15, która ustalimy jaka, rusza tam, bo kilka osób chyba nie było z tej pierwszej 15, więc przesuwamy listę, bierzemy pierwsze z 15, które się zgłosiły. Dajemy po odprawie, bo to jest do przejścia w 10 minut, 15, dajemy trudno, będziemy mieć obsuwę, ale każdy niech przejdzie trasę, bo dlaczego? Wiatr jest taki, a nie inny, nie opanujemy taśm, panowie. Nie jesteśmy w stanie tego opanować, bo musielibyśmy tu milion kołków bić. Trzeba teraz, ślad jest wyraźny, ale radziłbym trasę obejść. Obejdźcie sobie. Czyli zrobimy te 10-15 minut, trudno Kuba i tyle, muszą obejść. Bo nie opanujemy
taśm, sorry, wiatru nie zwyciężymy, tak? Bardzo padało w nocy, jest ziemia rozmoknięta, trzeba uważać, na zakrętach bardzo wynosi, więc wiadomo, że chcieliście, żeby było ostro. Jest ostro, jest przygotowanie fajnie, natomiast mówię, jest tak rozmoknięte, że od razu wynosi. Gdzie niegdzie na przykład są mostki, to musicie, są oczywiście zabezpieczone, oznaczone. Są oznakowane. Ale no trzeba odpuścić, panowie, bo ciśnienie możemy robić na barkowie. A ruch głęboki. A tutaj, gdy wpadniecie, jedziemy się pobawić, a nie na ciśnienie, żeby tutaj wyniki robić, nie? Więc tak jak mówię, rozsądnie, a z głową i bawcie się fajnie. Inaczej. W punktach, przeszkodach newralgicznych są rozstawione koparki, samochody, do których się możecie podpiąć. Kto ma wyciągarkę, tak? Jest tam pomoc. Przeszkody takie bardzo trudne są na tyle szerokie, że mieszczą się trzy auta. Czyli można albo auto objechać, próbować objechać, albo sobie też ewentualnie pomóc. To też na tej zasadzie trzeba zadziałać. Tak, to jest pół godziny, wy się wyjeździcie, naprawdę, tu jest co robić, ale trzeba sobie pomagać, trzeba uważać i macie te auta i koparki postawione, żeby się ratować. Żeby nie korkować, bo jak się zakorkujemy 15 autami, to nikt nie pojeździ. Czas jest mierzony, przyklejacie te chipy i te chipy będą sczytywały każde zamknięte okrążenie. Więc inaczej rzecz ujmując, jeżeli wjedzie ostatnia osoba na trasę z tej 15, my od tej ostatniej osoby liczymy 30 minut. Jeżeli po 30 minutach skończy się 30 minut, ściągamy wszystkich z trasy, przejeżdżacie przez bramkę ostatni raz. I my za bramką już będziecie widzieć, że jest minęło widocznie, bo my was po prostu ściągamy z trasy i tam sobie pojedziecie w lewo. Jeżeli chodzi o bramkę, musicie pamiętać o tym, że ta bramka działa do 30 km, jesteśmy pewni, że was zczyta. Pierwsza osoba, która wykręci najlepszy czas okrążenia, więc nie interesuje nas dzisiaj, ile kółek zrobicie. Na trasie będą ludzie z radiostacjami od organizatora. W razie, jakby się coś podziało, no to proszę podejść, już podjedziemy, mamy gaśnicę, mamy torbę medyczną, także... Pogoda nie jest. Jak z kaskami? Kaski dobrze, żeby ubrać, bo w tamtym roku mieliśmy przypadek, że ktoś tam piecem poszedł przez rynnę, uderzył, no i głową o rurowanie zawadził, no i był później problem, więc to jest dla waszego bezpieczeństwa. Mówię, jedziemy się pobawić, a nie ciśnieniowo, ale wy jesteście kozacy, więc... Wszystko przed wami. To jest dopiero kozak. Pokaż, co tam masz w środku. Kask. Kask. Tutaj wskazówki są. Mały detailing by się przydał tutaj. I wczoraj odkryłem. 2-0, 125 koni. To jest ten klasyczny? Klasyczny. No dobrze. Jest wyciągarka nawet. Jest wyciągarka. Przymocowana do zderzaka. Siema, dzień dobry. Cześć. Witam. Siemczejko. Kurde, cześć Piotru. No dobra. Już w hopie, zanim się pojedzie. Tak to się robi. Dzień dobry. Cześć. I jak tam? Zwarci, grzejemy furę, czekamy. Naklejka przyklejona? Jest wszystko elegancko, jest gotowe, czipek jest, zwarci jesteśmy. No to dobrze. Widzę, że ostatni dymek. Oby nie ostatni. Dobrze. Powodzonka. Proszę, panie prezesie. Jedziemy.
pilota? Proszę? Gdzie masz pilota? Orko. Ale nie, pilota. Dobra, luzuj się. A wy czemu jeszcze nie wystartowaliście? No mamy startować, w trzeciej grupie startujemy. Aha, ale jesteście pierwsi? Tak, jesteśmy pierwsi. Kurde, to powiem wam, że macie naprawdę... ciężkie warunki. Nie, super sytuację macie. Sytuacja nikt dobra. Nikt was nie zablokuje. I poza tym nikt was nie... My możemy kogoś zablokować. Nikt was nie wyprzedzi też, bo nie ma gdzie. Wiadomo. Uważajcie tylko na tych poprzecznych tych wybojach, tak, bo tam można stracić. A jak będziecie jechać tutaj przez tą, to wam mogę podpowiedzieć, bo już jechaliśmy. Aha. Przez tą dziurę tutaj, tak. Ostatnią,
to trzymajcie się prawej strony. Prawa strona. Prawej strony blisko krzaków, dlatego że lewa strona wciąga. Na pierwszym zakręcie lewą stroną trzeba się trzymać, chociaż też tam dziurę taką już zrobili. Ale nie, tutaj jest spoko, no. Tutaj wszędzie sobie dacie radę, przejedziecie, ale tam jest najgorzej, bo tam 3 czy 4 jeepy w naszej grupie się zakopały. Aha. Także jedźcie prawą stroną. Będziemy sobie radzić jakoś. Dobrze, trzymam kciuki. Dzięki. Zwłaszcza, że to pierwszy start w tym samochodzie. Pierwszy start, dokładnie. No, dzięki. Powodzenia. Dzięki. Tutaj jest nasz pan koparkowy, który był w zeszłym roku. On tutaj pomaga wszystkim. Jak tam jest robota? Okej, okay, robota cały czas. Robota cały czas. Cały czas, już jest świeże. Właśnie, były zażalenia, że nie widział się w zeszłym roku. Ale chyba nie oglądał mojego kanału. No chyba nie. Ja nie wiem jak to jest. Ja nie wiem. No nie wiem. Trzeba odnaleźć kanał. Trzeba. Robson! Robson, ty też jedziesz w tej kategorii, tak? Tak, jadę, ale właśnie nie wiem, czy jadę, Wahasz się? Bo Robson zepsuł samuraja, znaczy powiedział, że sam się zepsuł, ale to on go zepsuł, bo zmielił przód. Tył. Ktoś ma wątpliwości i trzeba długo udokumentować? Nie wolno, musimy mu rozwiać te wątpliwości. Tak. Że po prostu, no, trzeba stanąć na wysokości zadania. My będziemy ci pomagać, wiesz. Ja mam znajomości z panem Koparkowym. O, z tym tam. Jeszcze! Jeszcze! Zawijaj! Tam jest? Nie, tylko coś by nie wytrzymało. U nich. Albo u nich, albo u nas. A, okay. Tak u nich się. Kopujecie, panowie. Ciężkie życie pilota. Nie takie się. Do prawej, do prawej. Bardzo dobrze ci idzie, do prawej, tak. To jest dopiero koza. Tu już trzymaj tak jak jest. Zabrać do McDonalda później, naprawdę. I nie tylko. Dobra, Kozek! Będzie! Sam kozaki. Mamy to. Fajera. Tak powiem, mamy trochę czasu, żeby pogadać. Pewnie. Jak trasa? Dobrze. Troszkę ślisko. Poza tym całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie. Tak. No. Kanapkę może? A nie, spoko. Ale może później po rajdzie. Pięknie. Co to jest? Co to jest? To jest... Jeep? Samuraj? To nazywamy łazik. Łazik? A może gaz? Nie.
Łazik, terenowy łazik. Terenowy łazik, ale na bazie samuraja. Na bazie samuraja. Co robiliście tutaj? Jakiś słab silnik? Nie, tutaj jest silnik z Hondy. Zespół napędowy jest samuraja. Wzmocniony most, futer, kółko się z przodu. Zmienione zawieszenie, bo są sprężyny. A jest sprężyna, teraz widzę. Dokładnie. No. Pozostałość, to jest jakaś inwencja twórcza przedniego nauczyciela. A tu do mnie bywam, że to jest pilot. Dokładnie, tak. To jest tak pilot. Jest. Tak jest, cześć. Jechaliście już? Tak, jechaliśmy. Tak, widzieliśmy was tutaj właśnie, jak żeście jechali. No, jechaliśmy, powiem wam, że... całe trzy kółka, niestety. No bo tak, tutaj... Bo się zrobił troszkę za to, ale spoko, bo... Tutaj właśnie mówiliśmy ze szwagrem, bo ja ze szwagrem akurat nie jeżdżę, że jak zrobi się jakiś zator, no to jest niestety... No niestety kiepsko. Na balach, a tam nie było jak ominąć nikogo i niestety się zrobiło. No druga, warunki są coraz gorsze. No druga sprawa jest taka, że im więcej samochodów przejedzie, tym gorsze są warunki. Gdyby, taką pogodę. Tak. Gdyby było zmrożone, to jeszcze jest okej, okay, nie? Bo jest cały czas twardo na trasie. Natomiast teraz, no to wiadomo. Ale spoko, jedziemy jeszcze w niepołomnych także. Serio? To ja. Tak jest. A co? Kurde, dwie kategorie. Jak goście jadą. Nie, no spoko, super. No i jest Honda. Moja Honda lepiej jeździ niż wygląda. Ale sucha, także jest dobrze. Dużo było problemów z zapodaniem tego silnika tutaj, czy taki nie kupiliście? Nie wiem, ja taki kupiłem. Taki kupiłeś, znaczy, nie? Wiesz co, wiem ile czasu zajmuje zbudowanie czegoś takiego. No. Także zdecydowałem się, znaczy zacząłem budować, brakło czasu, a człowiek trzeba się pobawić. Tak. Także lepiej kupić coś i tak było kupę roboty. No. Bo jakbyś to widział, w jakim stanie to było. Ja się domyślam, że z reguły tak jest, że albo kupuje się samochód, który jest niezrobiony w ogóle i trzeba go przerobić całkowicie, albo jest trochę zmotany i też trzeba go doprowadzić do stanu użyteczności, bo nie wszystkie osoby robią to zgodnie ze sztuką, można powiedzieć. Nie? Czy jest tu jakaś... Pomału dochodzimy tak. Do tego, będzie coraz lepiej. Będzie coraz lepiej, ale jest fajnie, powiem ci, naprawdę. Tak. Ty. Bardzo fajnie. A jak w środku wygląda, z ciekawości? Bo też jest... W piątek skończyłem. No nie, no tutaj jest rzeczywiście już tak typowo spartańsko. Spartańsko. Nie ma elektroniki, nie ma takich rzeczy. Wyprawówki z tego nie zrobicie raczej. Nie. To już jest typowa zmota taka do ciorania. To miało właśnie służyć, żeby pojechać na jakiś rajd, pobawić się. Do przeprawówki mamy coś innego także. A co macie do przeprawówki? A X-Jota. Dzisiaj dochodzimy do tego tematu, że Jeep jest wszechobecny. Jest. Jeep przechodzi jakąś swoją drugą młodość, w ogóle coś niesamowitego. Ile tutaj jest Jeepów dzisiaj? Do Jeepa trzeba mieć serce. No niestety, nie jest to patrol taki, co możesz wsiąść, tankować, topić, niszczyć. Jeepa trzeba kochać. Jechaliście już trasą, czy nie? Jechaliśmy. No i jak? Raczej spoko. Raczej bez problemów? Raczej tak. Zapraszamy zawodników, żeby byli niepołomni. Jak tam? Zapraszamy, siadamy. Gdzie? No do tyłu. No dobrze. No to jedziemy. Nie ma problemu. Dałem się namówić. Nie jechałem na kładzie jeszcze, ale okej, okay, dobra. Ale nie, będzie wesoło na pewno. A mam iść po kask? A po co? Chwileczkę zrobimy. Jak się będziemy bać, to mówimy, że stop. Dobra? Ja się nie boję, ja na motocyklu jeżdżę, tak jest spoko. Tylko wiesz co, zrobię tak, jakbyś podniósł prawą rękę, cyk. Okej. Okay. Ja się złapię. Dobra. Fajnie było. Na razie. Przepraszam za kąpiel.
Nic się nie dzieje. Jest okej. Okay. Fu! Jak tam chłopaki? Bardzo dobrze. Warunki są eleganckie. Miało być lajtowo. Miało być lajtowo, a jak jest? Czyli, że ciężko? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Widzę po facjacie, że jest dobrze. Zajebiście. Ja też jestem dobrze, już teraz uciorany, daj mi, jest okej. Okay. O to chodzi. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tutaj nie ma żartów. Nie ma żartów. Nie ma żartów, tu jest błoto, tu jest moc. Tak. Tu jest rzucanie wszystkim, co jest. A, nawet mięsem. Mięsem to chyba najbardziej. Kurde, to takie duże, a takie kółka ma małe. Jakie małe? No małe. Są. Daje radę? Daje. Daje? Daje radę. Daje radę. I jak tam? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Fajna zabawa. Ale czuję, że to jest gazik. Jest gazik, jest. Jest gazik. Jest gazik. Naprawdę. Jest gazik, to jak go czuć, to trzeba przełączyć. Jak się bawicie? Bardzo dobrze. Bardzo jest dobrze. Jest duży fan, już przejechaliśmy pierwszą próbę. Teraz jedziemy na trasę turystyczną, na drugą próbę. Także emocje są, jest fajna zabawa i szczytny cel. Super, fajnie. No, cieszę się, że dobra. Jesteście z nami. Hejo. Trzymajcie się, na razie. Hej. Hej. A wy też jeździcie? Pewnie. To piaskowe terano. O, super. W turyście? W turyście. A, w turyście. No tak myślałem, że może w kozaku. Nie, wiesz, mamy takiego bomba 20 miesięcy z nami. Aha. Nie bardzo. Ale no. To już jest drugi woźbiej. O, no to super, no to fajnie. Nie, 7 miesięcy w zeszłym roku, 8? W zeszłym roku, no tak. Już była. Tylko w zeszłym roku było trochę dłużej, nie? Natomiast w tym roku myślę, że pojeździmy trochę więcej. Gadać. Chyba dłużej. I zbieramy, jedziemy dalej. Super. Była jeszcze jedna czasówka. Trzymajcie się, na razie. Czy ten piesek też jeździ? Oczywiście. Oczywiście. A czym jeździ? I w jakiej klasie? Chyba Astro. Tak! W klasie Chihuahua. To chyba będzie na miejscu medalowym. Na podium, nie inaczej. Super, fajnie. Panie Darku, jak tam dzisiaj? Błotniście. Błotniście. I ciekawie. I ciekawie. Tak. Wciągło was na tej ostatniej? No, nie dało się już przejść. Nie dało się przejść? Nie dało się, nie? Na koła. Chyba mało już to przejeżdża. Panie Starodego, żeby oznaczać się na Facebooku. A tym razem tak. Dodawać posty. Tym razem tak. Czyli nowy właściciel będzie zadowolony. Rzucać zdjęcia do wydarzenia Offroad Lover w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Niepołomicach. Fajnie się widzieć z wami jeszcze raz. Kolejny. Po raz kolejny na Wośpie. Jeśli tylko macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę, że zapraszamy na jakie macie plany? Facebooka na zdjęcia. Offroad Lovers Plus, rzecz jasna, można wrzucać na wydarzenie, które jest utworzone Offroad Lovers dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Niepołomicach. Nowsze, mocniejsze. No, dokładnie. No to dobrze, trzymam kciuki. Trzymajcie się, na razie. No jak tam, bo wy jeszcze nie jechaliście. Troszkę jesteśmy przerażeni, bo... Nie, no na trasie jest coraz trudniej. Tam po prostu jest masakra jakaś na tym ostatnim wyjeździe. Mamy nadzieję, że pokażemy klasę. No jedziemy ostatni, także to jest dramat, ale... No dramat. Jak jedziecie ostatni, no to... Powiem wam szacun. Tak wyszło, no, ale czas, też nie chcieliśmy odpuszczać. Na czas na pewno nie macie to liczyć, ale uważajcie, bo trasa jest coraz bardziej rozjeżdżona, jest błotnista. My jechaliśmy razem ze szwagrem w pierwszym terminie, w pierwszym starcie jako trzecia załoga i było fajnie, dopóki nie dojechaliśmy kolejnej załogi. Tak, to jest problem. Więc nie ma się gdzie wyprzedzać. Widzimy właśnie, co się dzieje. A druga sprawa, jak ktoś się przed wami zakopie, no to jest średnio. I czas leci. I czas leci. Ale jesteśmy tu po to, żeby się bawić. Tak jest. Życzymy zdrowia i... Wzajemnie. Trzymajcie się, hej. Także możesz nas śmiało nakręcić w terenie, będziemy wdzięczni. Dobra, jak tylko będę miał siłę, żeby tam gdzieś gonić. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy.
Spikon też jedzie. Tak, owszem, jedzie. A czy on już jechał, czy dopiero będzie? Dopiero będzie, czeka, niecierpliwy ostatni jest. A czemu on taki brudny? A bo panie tutaj, no, na pewno się jechało, no i wyszło, no, wyszło. Czyli tutaj już były jakieś wstępy, wstępne sprawdzanie pracy. Gra wstępna była, tak, owszem, gra wstępna była. O, no to już jest, widzę, że kamerka też jest już tutaj zapinana. Tak, żeby nawzajem sobie zrobić wywiad. Też jakiś kanał? Nie, nie, znaczy chcę, dopiero zaczynam przygodę, także... Zaczynacie, no to dobrze, no to fajnie, no to trzymam kciuki w takim razie. Bardzo dziękuję. Dobrej imprezy. Dzięki bardzo. Trzymaj się, hej. Patrząc na sprzęt, warunki są ciężkie. Są idealne. Dla każdego coś się znalazło. Coś się znalazło, tak. Ale powiem wam szczerze, że ta ostatnia przeprawa przez tą dziurę robi robotę przy koparce. No, a powiem ci, był naprawdę wąski rowek. Wąski, a teraz wąski tak szeroko. Rowek, dwa razy go przejechałem moim wranglerem. Za trzecim razem siadłem. No więc stwierdziłem, że ja mam dość agresywną oponę, więc ci, co przyjadą na słabszych oponach albo ciężkimi patrolami, to że im troszeczkę rozkopiemy. No jak żeśmy rozkopali, to sami widzicie, że dziura zrobka dwumetrowego zrobiła się na wielką dziurę. Troszeczkę podeszła też woda. Tak. I to jest właśnie to, że robi robotę. Ale chłopaki mają zabawę niesamowitą. Niesamowitą, naprawdę niesamowitą. Miestry, robimy to już od 6 lat. Zaczynaliśmy od 4 samochodów, później było 30, później było 50, teraz mamy 180 wszystkich załóg. Jest czad. Super. Bajera. Kto to tak gwizda? Co to za gwizdanie? Jest pan organizator chyba. Wreszcie. Super, że udało się zorganizować taką imprezę. Słuchajcie, no rewelacja naprawdę, bo ilość załóg i w ogóle zainteresowanie super. Wszystko super poza pogodą, no ale na to wpływu nie mamy już. Nie, no pogoda im bardziej ekstremalna, tym są większe doznania. Tak, my marudzimy, natomiast kierowcy i zawodnicy są zadowoleni. Są także zadowoleni. To jest najważniejsze chyba, no. Tak, dopóki siedzą w samochodach. Tak, albo nie muszą wyjść do sliną, no. Dokładnie. Super, cieszę się bardzo, że po raz kolejny się widzimy. Dzięki, super, jeszcze raz. Pokazało. Jak tam? Ile zrobił jedno? Dobrze. Oprócz serwisu po drodze, dobrze. Był serwis po drodze? Oczywiście, że co tak. Co się stało? Z uzupełnianiem płynu. O! No, odpowietrzaniem. Ze wszystkim. Brakło oleju, serwis. Paliwa? Nie, płynu chłodzącego? Płynu chłodzącego. Ja myślę, że po prostu... myślałem, że płynu do spryskiwaczy. Ja myślę, że po prostu brakło jaj. Dobrze, że nie brakło. Takim autem jakoś to nie. To nie. Wiesz, ma... kiedy wyjechało? Ale zrobię wstyd. Jakżem przypierdolił tam. Co? A bo musiałem, bo bez płynu to nie jest mało. No, że wszystkie kontrolki zachwyciłem, ale nie odpuściłem. A wkleiliście się tam na tym, czy nie? Nie. Nie? No nie. To wychodźmy. Szacun. Jest okej. Okay. Warunki są naprawdę, powiem wam. Warun jest szacun. Warun jest szacun. Można taki pojeździć. Jest. Pogoda. Ci, co nie dojechali z nami, to niech żałują. Ja cały. Nic nie urwane. Nad kola tylko się wysypały. A to jest Jeep? No. Nie, dzisiaj, ja tak mówię, dzisiaj jest dzień Jeepu. No. Tyle, co jest dzisiaj. Tyle, mamy tyle... święto, za rok będzie święto Jeepa. Tyle, co ja dzisiaj Jeepów widziałem, to nigdy w życiu tyle Jeepów nie widziałem. Ale zepsutych czy jeżdżących? Nie, w ogóle Jeepów. W ogóle Jeepów. Nieważne, czy jeżdżących, polecamy, czy nie. Naprawdę, za rok będzie warto tu przyjechać. Jak ja będą takie kolejne, to... Teraz, po tym materiale... Startujcie ostatni, na pewno nie przejedziecie. Po tym materiale to ceny Jeepów tak poszybują w górę, że... Ceny Jeepów już dawno poszybowały. Super, dzięki. Następny Jeep na mecie. Jest, przejechał. Jest, a to wy. Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle? Same Jeepy. Powiem ci, Daniel, że dał radę. Dał radę? Dał radę. Wkleiliście się? Wkleiliśmy się. Trochę pizga, nie? Nie, dobrze jest. Dopiero przyszedł zimny Wasyl i groźny Iwan. Czekamy jeszcze na cara, który przyjdzie na Uralu i wtedy dopiero będziemy się martwić. Na razie jest okej, okay. Nie ma się czym martwić. Na razie jest okej. Okay. Jest fajnie. Lubi. Szkoła jazdy w terenie. No, próbujemy. Nauczymy się jeździć. A, uczycie? Ja myślałem, że nauczacie, jak jeździć nie, w terenie. Nie, możemy, dopiero zaczynamy. Dobra, okej, spoko, to trzymam kciuki. Nara. Daihatsu Rocky!
Kawa. Szyba nie działa. Masa wrogiem przyspieszenia. Daihatsu Rocky. My już się widzieliśmy dzisiaj. Tak, już było. Było już interwiu widzieli? Eleganckie. Jezus, ile wy tam macie miejsca z tyłu normalnie? Bo to jest wóz miłości. My tu z żoną jeździmy na wypady. O jest. Dobra, nic więcej nie chcę wiedzieć. Powodzenia życzę. Trzymajcie się. 4 na 4. Czy szyba działa? Działa szyba! Działa. O, w tym samochodzie działa szyba! Niesamowite! Jak tam chłopaki? Co to w ogóle jest? To jest Suzuki, to jest Vitara. Vitara, tak. To jest Vitara. Jak tam? No, będzie ciężko. Nie, będzie fajnie, będzie naprawdę. Fajnie. No, na pewno się wkleicie. Kolejny Jeep. Rok temu też. Rok temu też i kolejny. Nie wiem ile ty. Nie liczyłem ile dzisiaj jest tych Jeepów. Liczyliście? Nie. Przewaga. Jest masakra po prostu. Jeep robi furorę dzisiaj. Trzymam kciuki, naprawdę. Jak tam chłopaki? Siema. Gotowi jesteśmy na wyjazd. Nie, dzisiaj jest dzień Jeepa, a tu Toyota. Normalnie. Jeep. Zaskoczenie. Jeep. A tu Toyota. Poczekaj, zaskoczenie. No, może przejedzie, nie? Zobaczymy. Nie, no myślę, że dacie radę. Jeszcze krótka Toyota to już w ogóle. Nie. Myślę, naprawdę. To nie zapesza, nie zapesza. Nie zapesza. Trzymajcie się. Powodzenia. Dawajcie gazu. Na razie. Jest i quattro na torsenie. Czy Audi da radę? Dzień dobry! Dzień dobry! 2.0T, najlepszy silnik w Audi! Najlepszy silnik, najlepsze Audi i najlepsza marka Poland Dropi! Ja się dziwię, że wy nie startujecie w ogóle w jakiejś klasie! Mieliśmy startować, ale stwierdziliśmy, że wygoda jest najważniejsza, więc w warunkach komfortowych, warunki dla nas... Dla nas to taka, wiesz, piaskownica, także nawet stwierdziliśmy, że nie będziemy brać tego, nie będziemy brać terenówki, bo obskoczymy 2.0! Nie, no jest masakra, powiem wam szczerze. I to opony, proszę zwrócić uwagę! Nie, no! Specjalnie na tą okazję założone! Letnia opona, jest koniec świata, jest naprawdę, dobrze, szacun, dajecie radę! Do końca świata! I o jeden dzień dłużej! Jest! Jest! Pogoda to jest to, co robi dzisiaj największą robotę! Wszyscy po prostu dzisiaj walczą z pogodą i z warunkami atmosferycznymi, zgadza się? My nie! My nie walczymy! Wy nie walczycie! Tym się nie da walczyć! O, oni się poddali już! To jest tak! Ale na przykład, patrzcie, kolejny Jeep! Kolejny Jeep! Ja nie wiem. Kolejny Jeep! I są chłopaki z Nowego Targu! Jak tam? Zakopane, nie no, Zakopane. A znacie Jerego? Z Gubałówki? No. To mój brat jest! Znamy. Jaki ten świat mały. Jak się organizuje zawody obrotowe, trzeba zamówić pogodę. No i tak właśnie się stało. Pogoda jest, musi być podana. Pogoda jest na zamówienie. Tak jest. No i stoicie. Małe straty już są. Małe straty? Tak, małe straty można zobaczyć tu po spód. Krążek wyrwany, pasek złapany na dojazd. Ale to jest Nissan! Nissan! To jest no, legenda, Nissan. Która nie. ma się nie zepsuć. To ale jest jednak. Nissan! Wśród dzisiaj naprawdę dominujących Jeepów. Drugie miejsce jak na razie należy do Patrola. A trzecie do Jeepa, no. To się wytnie. Generalnie kotwiczenie sceny mamy dzisiaj ogarnięte w ten oto sposób. Tu jest scena. Tu jest odciąg. A tu jest Patrol. Dzień dobry, czy można? Dzień dobry, słucham pana. Jak się pani czuje jako odciąg do sceny? Fantastycznie, w tej roli jeszcze nie byłam. No, jest to rola niewątpliwie naprawdę bardzo ważna. Tak, no, najważniejsze, gdyby nie samochód, to by z tej sceny nie było, bo odleciałaby. Dokładnie. Lepiej się czuje na błocie niż jako odciąg do sceny, no ale tak też można. Fajnie, że widać wreszcie jakiegoś Nissana wśród wszechobecnych Jeepów dzisiaj na no nie wiem, co to w imprezie. W ogóle chodzi. Ja też nie wiem, właśnie. Jestem zaskoczony. Zawsze był patrol, a dzisiaj Jeep rządzi. Tak, tak jest. Ale za to tarasowały mi drogę, mnie denerwowały. Nie można było jechać, tylko mi kurczę cały czas stały gdzieś tam w dziurach, nie można było jechać. A, no tak, no dobra. Jeep tak ma do siebie. To ma do siebie Jeep. No. Dokładnie. Tarasowały tylko przejazdy i nic więcej nie dało ci jechać. Dzięki wielkie. Wrzucimy was na wklejkę.pl. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. A tam tu poszli. Prawa strona dalej jest twardsza. Choć niekoniecznie.
sakramenckie. Bardzo przyjemnie. Sakramenckie. Ale jest bardzo zdrowo. Bardzo zdrowo, bardzo fajnie. Bardzo jest zdrowo na cenę. Nie ma żartów, słuchajcie. Trochę się pogięliście. Bo mi pan z jeepa wycedził i stwierdził, że za blisko stoimy. Ale próbujcie, i tak będziecie się wyciągać. Dawajcie. Nawet nie trzeba dużo rozciągać, bo koparka jest blisko. Kurde, mam elegancko, ja się nie ukrywam. Szyby elektryczne, to jest to w offroadzie. Kierowca ma zawsze najlepiej. Cieplutko. No. Kurde. Pojśli. Ja tak zawsze lubię właśnie tutaj ekipy, która pomaga innym, bo to są najlepsi, najlepsi fachowcy w swojej dziedzinie, naprawdę. Żółwik. 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 Po dzisiejszym dniu notowania Jeepa wzrosną o 100%, naprawdę. Nie ma teren wizji. To... Jeśli chodzi o poziom trudności, to jest dość łatwo, ale... Pogoda i deszcz zrobiły bardzo śliski tor i ciężko w ogóle jechać po jakimkolwiek torze i wynosi na zakręta. W linii, nie? Tak, w linii. Żeby zachować tor jazdy, nie? Dokładnie. Ale chłopaki dają radę, jest dobra zabawa. Także teraz zobaczymy na tym torze, jak nam pójdzie. Super, fajnie. Masz jakieś ogrzewanie tutaj? Żadne manetki i kciuk. Tyle. Fajne, fajne, no. Powiem wam, że prześwit macie taki słaby trochę. 30 cm. Ale daje radę. Daje radę. Ale już niedługo będzie 60. O! No to nie już jest. Mikołaj już idzie. Kurna, to już normalnie zamarznę. Ciepło, nie? No taka pogoda jest. Nie, ale tak, ciepło. Jak tam ciepło? Ciepło, nie? Cały czas mówi, że ciepło, tylko mnie tak. Ciepło, no. Asia była z młodą, ale doszliśmy tak do połowy, zostaliśmy tam i tym. I mówię, dobra, wracaj, bo roczne dziecko. Ale tak wszyscy tu spały. Czy coś mi się będzie działo, bo wszyscy no mają, tu tak stoją. Tak, no bo mają kurde jechać ten niepołomny, no nie? Aha, niepołomny. Właśnie mają. Ja już też chciała jechać, cholera, to mamusi na rosołek tylko. Może jakiś obóz rozbijemy. Zapalmy jakieś ognisko czy coś. Jeszcze kilka przyjazdów i to będzie. We'll be right back.
Teraz będzie syntetyk, pani. Coś się wam tu przykrzywiło się wam coś tu. Tam nagrywaj, tam jest. Nie, tu jest fajnie, tam nie, tu jest fajnie. Tu się dzieje. Coś pięknego. Tam się nic nie będzie działo więcej. Siedzę sobie w krzaczkach. Tak jak kaczka dziwaczka. Nieopodal krzaczka. A za chwilę. Takie widoki. Grząski mocno. Dobrze, dobrze idzie. Fajnie było, super, naprawdę mega, ale wiało, zimno, koniec tego dobrego, koniec, naprawdę, starczy na dzisiaj, naprawdę wystarczy. Działo się bardzo dużo, było dużo kopania, dużo zabawy, fajnie. Czekamy na szwagier, gdzie ten szwagier? Nieważne, zsiadam do samochodu i idę się grzać, koniec tego. Na razie, trzymajcie się, hej!
Nie, to chyba nie jest mój klimat. Chyba wolę dwa kółka, jak jest ciepło. Naprawdę. Zdecydowanie. O, tak jest.